Skoki narciarskie 2002. Serdecznie zapraszam, Adam Małysz. Skocznia w Charakowie już czeka na najlepszych skoczków świata. Ma dobrą dla skoczka budowę, ale niezależnie od tego musi pokazać prawdziwą klasę, żeby być zauważonym. Zobaczymy, co sędziowie sądzą o tym wszystkim. Musi się bardziej skoncentrować, jeśli chce pokonać rywala. Silny wiatr w plecy z pewnością nie ułatwi dziś zadania skoczkom. Myślisz, że naprawdę zawalił ten skok? Myślę, że tak. Jego technika lądowania nadal jest bardzo słaba. Może zbytnio przybyło nam ostatnio ciałka i dlatego tak blisko lądujemy? Wyskoczył z progu z całą siłą. Jego konkurenci nie zyskają wiele na tym podpięciu, ale są wystarczająco pewni swych sił i umiejętności, żeby spróbować go zaatakować. Śnieg i deszcz. Pogoda jest piekielnie zmienna. W jednej chwili mamy deszcz, a po sekundzie zaczyna padać śnieg. Wyszedł z progu w doskonałym momencie. Rzeczywiście ma bardzo dobre wyczucie. A niech to, sądzę, że można było to zrobić lepiej. Dzisiejsza pogoda obiecuje nam udany, pełen sportowych emocji dzień. Musisz wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progu. Meteorolodzy zapowiadali dziś śnieg z deszczem. I wszystko wskazuje na to, że mają rację. Znów pruje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. Wyglądał, jakby leciał na poduszce powietrza. Nie, raczej jakby sam był poduszkowy. Lekki wiatr w plecy nie powinien zbytnio... Pogoda jest piekielnie zmienna. W jednej chwili mamy deszcz, a po sekundzie zaczyna padać śnieg. No dobrze, to może ja uległem emocjom.
rzeczywiście oddał znakomity, długi skok. Ładny, naprawdę ładny. Ten skok osiągnął awans punktacji. Meteorolodzy zapowiadali dziś śnieg z deszczem. I wszystko wskazuje na to, że mają rację. Trzeba wyczuć odpowiedni moment do wybicia z progu. To lądowanie było zaledwie poprawne. No, nie wszyscy urodzili się zwycięzcami. Dzisiejsza pogoda obiecuje. Nazywa tę skocznię swoją własną. Czuję się tu dobrze. Ale to nie oznacza, że zawsze na niej będzie zwycięży. Zobaczymy, co sędziowie sądzą o tym wszystkim. Ciągle zmieniający się kierunek wiatru na pewno nie pomaga w oddaniu dobrego pierwszego skoku. Myślisz, że naprawdę zawalił ten skok? Myślę, że tak. Ja też nie chcę oglądać tego rachunku za leczenie. Skocznia w Charakowie już czeka na najlepszych skoczków świata. Halo, witamy Państwa. Zapraszając na kolejne zawody Pucharu Świata. Niestety... Dzisiejsza pogoda nie jest idealna dla naszych zawodników. Zobaczymy, co sędziowie sądzą o tym wszystkim. Uważaj, bo było blisko upadku. Zgadzam się, ten sposób aż prosił się o poważną drogę. Popularność skoku zwiększa się z roku na rok. Wystarczy spojrzeć na rosnącą liczbę widzów, dziennikarzy z całego świata, którzy tu przyjechali. Wyskoczył z progu z całą siłą. Mgła zaczyna obejmować coraz większą część skoczni. To jest niebezpieczne, to musi zmusić do jeszcze większej koncentracji. No dobrze, to może ja uległem emocjom. Rzeczywiście oddał znakomity, długi skok. To kompletna porażka w porównaniu z jego poprzednim skokiem. Co gorsza, zaczęła się... Nie wygląda, aby przy tym stylu skakania mógł dzisiaj coś zrobić. Ach, jakie wyczucie w chwili najazdu. Znakomita prędkość na starcie.
Przez lata był na ust... O ile w ogóle ta mgła nie spowoduje odwołania dzisiejszego konkursu. Poczekajmy na decyzję sędziów. Myślisz, że naprawdę zawalił ten skok? Myślę, że tak. Dobrze, że śnieg jest dzisiaj raczej miękki. Może zbytnio przybyło nam ostatnio ciałka i dlatego tak blisko lądujemy? Znów pruje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. I jeszcze lądowanie. Znakomite, nie sądzisz? Owszem, ale chyba jeszcze nie pokazał wszystkiego, co potrafi. I oto dotarliśmy do końca dzisiejszych zawodów. Żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia. Słynna Mamucia Skocznia w Planicy wita wszystkich fanów skoków narciarskich. Warunki pogodowe mamy wyśmienite i chyba możemy spodziewać się dobrych skoków. Mamy nadzieję, że tak będzie i skoczkowie z czołowych miejsc utrzymają swoje pozycje na liście. Przy dzisiejszej... Musisz wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progu. To było niespotykane lądowanie. Rzeczywiście nie sądzę, żeby mógł zrobić pole. Dobra kondycja jest niezmiernie istotna dla skoczka, gdyż wpływa na długość i styl oddawanych skoków. Tak! Ładny, bezproblemowy początek. No niestety nie udało mu się wybić się do mojego sportowej pasji i odwagi. Przez lata był... Dziś jest... Znów pruje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. Zastanawiałeś się, dlaczego udaje mu się za każdym razem tak daleko skakać? Sądzę, że jego przewaga związana jest z budową ciała. Nim skoczysz, powinieneś także wiedzieć, skąd wieje wiatr. Chyba okoliczne lotniska zgłoszą przelot UFO. Myślę, że teraz będzie zbierał drewno do kominka. Jego skoki do tej pory... Wiatr nie ustał.
Popularność skoku zwiększa się z roku na rok. Wystarczy spojrzeć na rosnącą liczbę widzów, dziennikarzy z całego świata, którzy tu przyjechali. No dobrze, to może ja uległem emocjom. Rzeczywiście oddał znakomity, długi skok. I jeszcze lądowanie. Znakomite, nie sądzisz? Owszem, ale chyba jeszcze nie pokazał wszystkiego, co potrafi. Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, ja tylko byłem pod wrażeniem. Myślisz, że przyspieszyło impuls? Muszę przyznać, że patrzę na to z niekłamanym podziwem. Słynna mamucia skocznia w Planicy wita wszystkich fanów skoków narciarskich. Jeśli miałbym bawić się w proroka, to wróżę temu za każdym razem, gdy zbliża się czas zawodów, dolinę napełnia prawdziwie festiwalowa atmosfera. Wyskoczył z progu z całą siłą. Kolejny z głowy, ale wciąż są następne skoczki. Dzisiejsza... Co gorsza, zaczęła się podnosić mgła. I może to wpłynąć na przebieg dzisiejszych zawodów, jeśli w ogóle się odbędą. Musisz wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progu. To kompletna porażka w porównaniu z jego poprzednim skokiem. I co ważne, sędziowie na pewno tego nie przegapią. Niestety wygląda, że dziś głównym bohaterem zawodów będzie gęsta mgła. Zawodnikom pozostaje tylko zamknąć oczy i skakać na wyczucie. To będzie loteria. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie. Mgła zaczyna Musisz wiedzieć, skąd wieje wiatr, nim wykona skok. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. Pierwsze miejsce gwarantowane. Zakładając, że nikt nie stanie na drodze. Ciągle zmieniamy.